NTX300, no, 630. A co to za sprzęt jest? No zobacz, kurwa, prawie nówka. Barton. Barton. 300? 250. To jest coś takiego, jo? Już? Nie. Nie. NTX. A co ty chcesz znać? NTX. NTX. N. Natalia Tomek X. Tak. 350. Dobrze, że kluczyk 300? Gdzie masz? Tu? Jest. Tu jest kluczyk. Bo te 300 mają gdzieś tam... Jo, tam pod ramą, no. Rozumiesz. No. I ci powiem, że jeździliśmy, bo byłem też zobaczyć. A nie i... NXT? Albo NXT, chuj tam wie. Ile trzeba dać za niego? Ja za to dałem 6, wiesz. A który to jest rok? Ubiegły. Ubiegły. I ile czasu już jeździsz nim? No ile? W zeszłym sezonie 3 miesiące pojeździliśmy i dzisiaj jestem pierwszy raz. Aha. Tak, 12 koła. Podjeżdża te górki? Wszystkie. Wszystkie? A odpalić, jak to chodzi? O, to jest ten. A nowy ile taki kosztuje? Teraz coś, wiesz co, patrzałem 8, 7, 800, 8. O, no to czyli to samo co Kajo. Czego sobie? Ja taki tam, wiesz, pojeździć się chciało, więcej kasy nie było, a to tak, wiesz, a powiem ci, że z daleka to wygląda jak... Taki normalny krosik. Tak, no. No i byliśmy w salonie, w tym, w Nakle, tam wiesz, te dwa kółka co jest. Aha, no, no. No ale kurwa nie polecam, mówię wam od razu, jak chcecie. Tam w Nakle po, na prawo i tak, po lewej. Tak. To wiem, gdzie byłem. Tam nie ma co kupować? Nie, no jest... No inaczej, mnie wydymali, po prostu bez mydła, nie? Pojechałem i go kupiłem, rozumiesz? Fakt, że przy sprzedaży wszystko było cacy. Super, hiper, kurwa, miał, wiesz, kosztować tyle, kosztował tyle. No i później jak już powiedziałem, dobra, to biorę. No to proszę pana, jeszcze tak zerowy przegląd robimy, to 350 zł. Ale to nie zrobili ci w konia, bo to tak jest. Dobrze jest, poczekaj. No. 350 zł, rozumiesz? Dwie pustowy. Ale kurwa, nie mówiliście nic o tym. No ale proszę pana, to tak jest. No dobra, mówię, chuj, jak tak jest, to jest. I po trzech tygodniach pierwsza wizyta. Tak. Zapraszamy. Okay. Czysto. Pojechałem, mówię, proszę pana, ale po co ta pierwsza wizyta jest potrzebna? Po to, żeby pan miał gwarancję. Mówię, to ja nie chcę tej gwarancji. No to pan nie przyjeżdża. Mówię, to pan nie przyjeżdża. Nie? Ale tak sobie później w domu myślę, mówię, a właściwie, kurwa, ja tu mam pecha do nowych rzeczy, co kupię nowego, to zaraz coś się tam spierdoli. Mówię, dobra, pojechałem. Pojechałem i teraz słuchajcie uważnie. Zostawiłem motor. Znaczy w ogóle to była cała historia, bo się zaczął cyrk z tą, była ta pandemia. Ten mechanik raz był chory, który raz go nie był chory, rozumiesz? I takie tam cyrki były. W każdym razie ten cały przegląd opóźnił się o 4 tygodnie. No ale w końcu go zaprowadziłem na umówiony dzień, w sobotę rano, dokładnie. I przyjeżdżam, kurwa, gość wychodzi, przepraszam bardzo, ale niestety mechanika nie ma, chory, powiedział, że nie przyjeżdża. Do widzenia. Ja mówię, gościu, ja przypierdalam do was z Niewkowa do Nakła, to jest 100 km, kurwa, no ja nie leję, kurwa, w zbiornik, rozumiesz, nie stanę i nie sikam. Dobra, coś tam pomyślimy. Zostawiłem go na tydzień czasu w tym salonie, rozumiesz. No i w sobotę dzwonię, w piątek właściwie już dzwoniłem, mówię, proszę pana, jest zrobione, panie Arturze, proszę przyjechać, wszystko jest na cacy, przygotowane do tego. Dobra, mówię, pan co, tylko że ja będę szybciutko, także proszę tylko wydać i tak. Zajeżdżam na 7 rano, na 8 rano, już stał na zewnątrz, przygotowany, wrzuciłem na przyczepkę, przyjechałem do domu, nie oglądałem totalnie, przyznaję się, bez bicia. Zapłaciłem 530 zł za pierwszy przegląd. Bo to jest pierwszy przegląd, no ten zerowy, 530 zł. I teraz słuchajcie, uważajcie. Oleju w silniku było, że nawet miarka nie dotkła minimum. Nie żartuję. Patrz. Do dziś dnia walczę o śrubę. Nie ma nakrętki. Nie gadaj. No. Jakbym ci odkręcił siedzenie, ja nie mam już tych zdjęć,
nawet może i bym odczarował, rozumiesz, ale żeby dostać się, rozumiesz, bo tutaj pod siedzeniem jest akumulator i filtr powietrza, to żeby dostać się do filtra powietrza, musisz wyjąć siedzenie i akumulator, rozumiesz, mhm. No to we filtrze powietrza to wysypałem, rozumiesz, to tak kurwa tyle piasku. Taki przegląd. Tak, taki zrobili przegląd, rozumiesz, nie? 530. Łańcuch 530 zł, łańcuch nienaciągnięty, świeca niewymieniona, zawory nieprzeregulowane były w ogóle. Nie żart. No nie mówię autentycznie. I aha, przepraszam, jeszcze miałem reklamowany, bo zresztą on, patrz, do tej pory tak tam, jak zaleje do pełna, do całkiem do pełna, mm-hmm. to się leje, rozumiesz, przez korek benzyna. Mm-hmm. A wtedy to wystarczyło nalać litr, rozumiesz, i troszeczkę podskoczyłeś na górę i się lało, nie? Mm-hmm. To powiedzieli, że reklamacyjna jest, zbiornik mi wymienią, ale to tylko grzecznościowo, bo tak w ogóle to nie jest zbiornik wymienny i tak dalej. Tylko to jest gdzieś tam na Google'ach, jeszcze pewnie bym znalazł. I jeszcze, po prostu powiedziałem, że nigdy w życiu już nikomu nie polecę, pierdolę, taki jeszcze salon to jest najgorszy. Jak masz na imię? Artur. Artur, ale jeszcze na YouTubach mu się nagrało. No, to jest najgorsze, to nigdy w życiu już tam po prostu nie pojadę, nawet po rower. No nie, nie, no to mnie, wiesz co, bo by, ja rozumiem, żeby powiedzieli, słuchaj gościu, no, zrobimy ci to, kosztuje to 300, przykładowo. Zrobione jest to, wie pan co, ale jeszcze musieliśmy tam zajrzeć, tu trzeba zapłacić 500. Jeszcze bym był w stanie zrozumieć, no. Ja to ale bym, no nie takie ja ścierwo, bym, żeby jeszcze ja nie było bym, porobione. A... Ja to bym jeszcze ci sprawdził szprychy, czy masz dobry naciąg. Ja już sobie sam zrobiłem takie rzeczy. Ale wiesz co, Artur, przejadę się. To przynajmniej będę mógł przekazać, czy to jest dobre, czy jest złe. Kto mnie nagra? Kawałek tak tutaj. Zobacz. Czyli kamerzysta, pokaż się do kamery. Nie. Wysoki jest. Jaka ocena? Git jest. Jest git. Można kupować. Barton 250. Ma odejście, nie? No jedzie, wpycha się. No. A takie zwykłe przejażdżki tam... A z napędem coś zmieniałeś? Z zębatkami? Nic. To tak. Nic. Tak no to jest dobrze. Tak jest jak. To jak. Ci powiem, że jest lepiej niż w X-Motosie 250. No, jak go kupiłem, tak go widzisz. No. Tylko ten łańcuch, nie? Żebyś no. Wymienił. I wiesz co, kup smart, taki normalny. Mam, chałupie mam. Tak? Jak ten, jak... Ale zobacz, patrz, pójdziemy do mojego łańcucha, ja mój smarowałem miesiąc temu. Wiesz, że ja mam nasmarowany jeszcze? No. Musisz, najlepiej nowa bajka bierz, a tu ci zgrzyta wszystko. Mhm. To nie jest nasmarowane. Nie schodzi, wiesz? O spalanie nie pytam, bo na pewno mało, nie? Nie wiem, tyle ile naleje, tyle spali. Tyle spali. Jeszcze raz dzięki, Artur.
Fajnie, fajnie. No i w ogóle tak z daleka ci powiem, że wygląda jak jakieś szczerko. No naprawdę. Ja myślałem, że to jest szczerko. Naprawdę. Jarek, wsiadaj z nimi. Wybucha i w busy wjeżdża. A to dali też? To dali też? Tak jak go widzisz, tak. Tak. Patrz, handbary dali. Tak jak go widzisz, tak jak go przywiozłem. Ja nie zmieniałem nic totalnie. Ty, a może jeszcze ma homologację i nie wiesz. Nie, niestety. A oni cię chyba skasowali te 530 za homologację. Nie. Nawet nie wiesz, że masz tablicę rejestracyjną, można jeździć, upalać. Dzięki Artur, że mi pokazałeś Bartona 250. Tak jest.